Witam serdecznie, Kuba Gudewajty, Tomek Żeleźniak. Drugie zwycięstwo wasze. Jak wam się gra na tym turnieju? No, gra się dobrze. Poziom jest bardzo wysoki. Bardzo dobrze grają. Już w tamtym roku grałeś na Mistrzostwach Polski w Opalenicy. Wtedy to ze zespołem Rok Starszy zdobyłeś medal, tak? Trzecie miejsce. Jakbyś porównał te rozstrzyki? Tak na początek. Bardzo podobnie, bardzo wysoki poziom i tu i na jednym i na drugim turnieju. Wczoraj rozegraliście mecz ze Śląskiem Wrocław, który wam naprawdę dużo kłopotów przysporzył. Dwie kwarty były wyrównane, nawet trzy. Co się działo w czwartej kwarcie, żeście tak odjechali? Wyciągnęliśmy wnioski z dwóch pierwszych kwart, podeszliśmy do tego bardzo dobrze, no i wygraliśmy. Jeszcze przed wami jeden mecz, także jeden przeciwnik, kto został? Pelplin. Jedynka Pelplin. Jedynka Pelplin, jak oceniasz szanse z Pelplinem? Szanse są zawsze, rządzą się własnymi prawami. Wczoraj w meczu 34 punkty, jesteś jednym z najlepszych strzelców w Polsce i w Lidze Wielkopolskiej wygrałeś. Dzisiaj też koło 30 chyba, nie? Nie wiem. Skąd taka skuteczność? Najważniejsze jest gra zespołowa. Jak się czujesz w zespole Pyry Poznań, bo jesteś na statusie zawodnika dobranego. Tak. Z Leszna, jak się nie mylę, tak? I jak tutaj współpraca z kolegami, w ogóle granie, koleżeństwo? Bardzo fajnie, no jest tutaj większy poziom w Lesznie, no i mam szansę z tą rodziną, chciałbym tu grać. Kogo byś chciał pozdrowić z Leszna? Mojego trenera, Zabawę i moich rodziców, i wszystkich studentów. Kuba, jak oceniasz tutaj, twoim zdaniem, jak będzie wyglądała czwórka, ale nie od 1 do 4, tylko po prostu czwórka półfinałowa? Czwórka, no nie chciałbym tu nikogo faworyzować, no ale faworytem jest zespół z Wrocławia, WKK. Na pewno przypuszczam, że dojdzie do tego TKN Wrocławek, a dwa zespoły pozostawiam niewiadome, zobaczymy. Czy półfinały, ćwierćfinały też stały na dobrym poziomie? Przegraliście niespodziewanie w ćwierćfinale z Korsarzem. Co się stało wtedy? Tak, grali, znaczy tu proszę z Tomkiem, bo ja byłem w szpitalu, nie z Tomkiem. A to nie grałeś w tym meczu z Korsarzem? Bo miałeś finale, miałeś zapalenie płuc, ale teraz już wszystko dobrze, jesteś w formie. Jak to było z tym Korsarzem? Ale widzę, że z meczu na meczu coraz lepiej ci się gra z Pyrą. Dałeś dzisiaj, dajesz ładne asysty. No. Jak ocenicie jeszcze na koniec Przemka Nowaka, który chyba dzisiaj dobre zawody zagrał? Zagrał bardzo dobrze. Pokazał, co potrafi. Rzucił 15-10. Dziękuję bardzo za wywiad. Celowo zrobiłem przed tym tutaj banerem. I życzę wam, żebyście kiedyś, jak będziecie dorośli, w Ekstraklasie zagrali i dali wywiad do Polsatu albo do TV24 czy Polsat Sport. Kuba Gudewajtis i Tomek Żeleźniak. Dziękuję, Pyra z Poznania.